oczami kogoś, co robi. A ja go znam. Cześć Karolinka! A witaj ze! Cześć, jako się mos? No i dobrze, no jest, widzę. A co Kauto, wie co cię tu do mnie sprowadzą? Może byśmy tu ponagrywali, może byś mi co opowiedziała. A wow, no, tak. No i no, dobrze by było, gdyby Doro ta jest, bo nie było jej tu. O, nie było, nie wiem, Kaś ją stracił. Ale tu jest, czy nie dotarła? Nie dojechałaby jeszcze, dzwonimy. A co tutaj nie ma? Halo? I Łodru, co? To nie wiem, co to się robi, no ale... Wow, tak, no to babsko, sprawa no bardziej. I coś mi ta napomniała, żeby chciała takie jakieś coś ode mnie, no ale... Teraz to nie wiem, jak to zrobimy. No ale jako to, jak jej nie będzie, no to jej... To se musi przymierzać sama, no bo jak no inaczej? Tak, najlepiej by było, kiedy przymierzała, no. Ha. Teraz co zrobić? Ani na to by to nie dać. No ale jako na mnie? No i tak właśnie, nie wiem jako na. Co byśmy z tym zrobili? No słuchaj, no jakby koniec nie trzeba było, no ale ja tu ja nie wiem jako się tukamy. To kawkę coś upowiadamy, a czy Dorotce spasuje, czy nie, to i tak no nie przeszkodzę. Ale mnie boli, sićko, ej. Co, jako cię boli? Gdzieś cię nie może boleć? Bo? No jak bo? No to ja jest na Staśkowce, no a jako my się umawiali, no? Dziś nagrywamy przecież u Karolinki. Kaź jest? No i, a jako my się umawiali? Co? O nie, beze mnie chcesz nagrywać? No. O nie, tak tu nie będzie. O nie. Super woman, kurde. Halo? Juhu! Halo? Pogniewałeś? Dobrze, tak. Jestem! Halo? No. Jestem! O, witaj, dotarłaś. No i dobra, to witaj, Karolinko. Pomierzały. A to dzień dobry pani, a to no, siostra? No, klientkę jestem, mam taką, wiesz, takiej imię, jak jest te klientki. Ty tak? To co? To sićko dla tobie. Na wesele idziesz, co? Ja bez tobą to zjestem. Na twoje wesele, sobie tu pięknie tak miałek być wezdajany i się poświęcą, a ty udajesz ze chłoro i ci nie ma. Na mojej wesele zjedz, ale ja się nie wydaję. No, ale ty, no nie było cię tak, my domierzali. A wiem, no, tu, a dobra. Ty tu łaz biorę to będzie się, ino się łazekać. Nic tego nie będzie. Jako tutu? Bo ty się jesteś zdenerwowany. Co, Piotr? Przepraszam. Dziękuję ci, ale nie było się. Nie bój się. Z tobie będzie lepsze bliska. No, trochę tak, no. Kiedy wrócili do tej normalnej postaci... Oddychasz? Doźna! Ale wy tak całe co z tym gorsycie? No, no tak. Dobra, jeszcze słuchaj. My tu jak my wrócili do normalnej postaci, no to może... My? No dobra, no. Ale jak ją wrócimy, no to może zacimy... Łodcego my mieli zacząć. Tak jest. Karolinka, powiedz nam. Jak to jest, że takie piękne rzeczy robisz? Jak to jest? No i tak to jest, że trzeba mieć pomysł. Ktoś i coś i coś zawsze podsunie. Ale przede wszystkim, no to trzeba mieć dużo cierpliwości do tego. No i to z chęci, nie? Żeby się tu nie poddać po pierwszym nieudanym
gorsecie, jak tam coś nie będzie, żeby się nie poddawać, bo próbować kogoś się coś dopytać, starszych ciotek, czy tam bardziej doświadczonych krawcowek. No i tak pomalutku próbować, co by to wychodziło, co by to było dobre, co by się ludziom podobało. No i tak się staram to zrobić i sobie tu coś działać swojego. A skąd ci się to wzięło w ogóle? Jak to, jak zaczynać? Skąd coś spadła na to w ogóle? Generalnie było tak, że już od małego, jak się interesowała takimi różnymi rzeczami, takimi artystycznymi, że tak powiem. No i tak potem się pojawiły warsztaty u pana Andrzeja Siekierki, na które tak się zdecydowała iść. Z Klaudią właśnie razem my posły. No i tak się w sumie syćko zacyno, no tu właśnie na tych warsztatach pod okiem pana Andrzeja zrobiła jak ten pierwszy mój zielony gorset. Ten był mój pierwszy. No i od tego czasu w sumie minę no już w marcu. Nie wygląda jak pierwszy. No i właśnie jakoś to zrobiła, że to jest taki pierwszy, a taki porządny. A taki porządny. A porządny to była metoda syjemprujem. Syjemprujem, bo co mi sło krzywo odpruwała, odstawiała, jak nie sło, ty właśnie długo... Jakby popatrzeć na czas, kiedy go robię, jak no to jednak troszkę zesło, no bo jak niosło, odłoza, jak zajmowała się czym innym i ten, no ale właśnie od tego czasu, jak zrobię jak ten pierwszy gorset, już wnet minie 5 roków. No i potem jak próbowała robić następny, potem był następny ten, potem jakieś inne takie mniejsze i tak się potem trzeba było zdecydować, do jakiej szkoły dalej pójdę. No i w tej zaczynach rozmyślania, żeby może iść w tą stronę. No i tak, jak się namyślała, że pójdę do zawodówki, co z dużo osób mi odradzało, bo się dobrze uczyła, ale ja już była tak zdecydowana, że już postawiam na swoim. No i posłach rzeczywiście do tej szkoły. No i w tym roku, jak ją w czerwcu skończyła, ze zdanym egzaminem. Tu jest moja praca egzaminacyjna. O, tu sobie chcę pokazać. Tak. Właśnie jak to wyzwiera. Tutaj ona... Ty ja twoją egzaminacyjną... Tak, miałeś ten zaszczyt. Patrzę jaki model pod ten egzaminacyjny. Tak, za egzamin zdała, pracę zaliczyła celująco. No i w sumie dalej się rozwijam w tym zawodzie, pracuję w zawodzie na co dzień. A o tym po robocie staram się coś i fałpiesyć. Czego efekty są tutaj. Próbuję coś i swojego wymyślać, syć. Każdy wzór jakiś inny się starą robić. Tak zamyślała, że nie będzie aż tak dużo zapytań o to, nie spodziewała się, ale ten gorset, który mam na sobie wykonał jako pierwszy wykonywanych właśnie siutarzem. No i potem tak się zacyno, że już od roku się zajmuję głównie tymi gorsetami, takimi tutaj nitecką wysyłanymi, takim snureckiem. I tak sobie go zwiją, no i co się wychodzi. A długo ci schodzi na robieniu? Ten akurat zagrobiła tak 2 tygodnie, choć nie powiem z pomocą mamy, bo troszkę ty z mama ty z troszkę ma rękę, powiem do takich rzeczy. Najdowniej jak była młodo, to ty z co się na maszynie miała syć w okazję, ty z co się próbowała. Tak ze jak trzeba, co mi zawsze ty pomoże, ale tak 2-3 tygodnie z takim ubraniem całym zędzie, a z takim gorsetem takie jak styk, no to tak, ty z tydzień na spokojnie się zrobi. No to jakby sobie już przy maszynie, to może byś nam pokazała troszeczkę, jak się to robi. A tu pod co moc? Nie, żeby ci grzebała, ale... tutaj mam... to coś i pozna. Tutaj mam moje wzory, które rysuję. Staram się jak najwięcej rysować sama. Choć tak naprawdę te ósemecki, swój początek już mają, one były najmodniejsze jako motyw na gorsetach w XIX wieku, pod koniec XIX wieku. No, jak sobie już usyję, tutaj jeszcze są nieusyte kaletki, ale jak sobie już usyję, są podsyte, takie już na gotowo. Odbiję sobie wzorek taką żółtą kalką, co by mi coś było widać. No i kręcę sobie tym moim snureckiem wzorek. Nie zatniesz się? Powiem ci, że już troszkę dosłak do wprawy, tak że już... Rzadko się zdarzy, chyba że się strasznie spieszę, no to czasem jakiś mały wypadek przy pracy się zdarzy. Polecos tak? Pytać się takiej roboty?
Polecam, nie polecam. Młodym ludziom przede wszystkim? Na pewno jest to zawód przyszłościowy. Krawcowy już tak naprawdę młodych chyba nie ma aż tak dużo. W kole została jeszcze ino jedna. I resztę w sumie tak widzę ze dziewczyn, ta nie strasznie się uczą na ten zawód. Z tego co mi wiadomo, dużo robią tak prywatnie w chałupie, bez żadnej szkoły i tak dalej. No ale jednak fajnie by było, jakby ktoś przejął tą pałeczkę i gdyś się uczył tak od podstaw, tak jak to no, leży. Nie jest to na pewno prosty zawód, bo tu i trzeba mieć do tego i smykałkę. Trzeba mieć cierpliwości, no i tak po to się to zsyło w cały gotowy gorset. Jakie masz jeszcze plany? Nie obiecuj dużo, ale... Bo my się wrócimy jak za tego nowego. To jak możesz jeszcze zdradzić, to jakie masz jeszcze plany? Znaczy się, no może kiedyś jakiś warsztat swój, co by ten kącik się zamienił w taki większy warsztat. To na pewno mi się marzy, co by otworzyć takiego coś swojego. Choćby w takim jednym pokoicku na razie, ale co by było tak już profesjonalnie. Co by tak, było i przytulnie, ale i co tak. By już też więcej miejsca się od razu Kasi zrobiło. Dziękujemy Ci pięknie Karolinko za dzisiaj. No i co, i siczki chyba możemy też i zachęcić do tego, co by odwiedzali Tobie na Stasikówce. Tak, tak zapraszam. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że się tym zajmuje. Jako młoda osoba. Czasem się ze się podobał. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie. To miało być w ogóle siczko na tobie, wezdajane. To udaje z Kajsi. Kajsi cię nie ma. I co? Jaką my tu mieliby nagrywać bez tobie? Bo jak jest choro. No, ty się słodko, ty się stanę złożyłem. Będzie wylec?